Meldos, witam was ze stanowiska Kaidana, którego udało nam się za drugim podejściem ubić. Słuchajcie, Kaidan, no przeciwnik do zmiarów słusznych. I powiem wam, że o ile Senegu miałem kłopot, żeby go pokonać, to tym razem poszło wszystko w miarę bezproblemowo. I słuchajcie, czego mi pokazały w jednym z odcinków poprzednich, gdy byliśmy w legowisku, to to, że jest to nawiązanie do szewczyka dratewki. Mianowicie można znaleźć upchaną owcę. I Geralt oczywiście komentuje w sposób odpowiedni, że kolej chce się bawić w szewczyka dratewkę czy coś. To są jego słowa, nie moje w tym momencie. I to jest oczywiście do zbadania przy okazji badania leża z Tydis. Nam udało się go, jak już zacząłem, pokonać, co mnie bardzo cieszy, ale w tym momencie chciałbym zająć się jeszcze Entniagami, ponieważ, no umówmy się, same się nie wybiją i chciałbym się już skupić tylko i wyłącznie na wątku głównym. Tego, słuchajcie, już wcale tak dużo nie zostało. Na tą sprawę, to jest jeszcze kwestia może dwóch dni we Flotsam. Znaczy tutaj, no, cztery odcinki. Dlatego chciałbym się tutaj tym wszystkim odpowiednio zająć. Przede wszystkim w tym dzisiaj moim priorytetem, skoro sytuacja jest taka, a nie inna, są endiagi, które muszę pokonać. A zatem chciałbym się tym od razu zająć. I mam nadzieję, że tym razem jednak Geralt nie skończy jako wysokobiałkowa pożywka dla tych właśnie insektoidów, ponieważ w mitologii, w świecie Wiedźmina, Endriagi, Kaidany są klasyfikowane jako insektoidy, z tego co kojarzę. Chociaż przy Kaidanie, który jest tworem magicznym, no, śmiem się zastanawiać, jakim cenem to jest insektoid, ale okej, niech będzie. No to o tyle Endriagi raczej są oczywistą oczywistością. Mamy wojownika na dobry początek. No i proszę. Udało się za szybko tu zaktualizować informacje. Tylko przypomnę, że musimy zniszczyć łącznie 6 kokonów, ponieważ dopiero wtedy pojawiają się królówki. I nasza misja przeciwko Endriagom kończy się sukcesem. Także czego mądrzejszego tu zrobić nie możemy, niestety. A może niestety. I liczę, że tym razem moja konfrontacja z jedną z królowych przebiegnie o wiele, wiele korzystniej dla mnie niż dla niej. Dobra, jest i pierwsza. No chodź, tu paskudo. Trzeba uważać na jej ataki, ponieważ no, ona się nie będzie z nami pieścić i będzie atakować nas w sposób dość brutalny. I najlepiej ją zajść od zawieczny, po prostu zrobić jej plecy i tłuc po odwłoku. Tutaj Ignie robi nieocenioną robotę. A czy zwróćcie uwagę, ile dobrego robią te szczypce królowej. Tutaj nasza korzyść jest w pewnym stopniu niwelowana siłą królowej. Okej, zawsze muszę trochę pouciekać, żeby odnowić sobie w miarę możliwości żyćko. Ale też nie chciałbym dopuścić do takiej decyzji, że ta królowa odnowi sobie wszystkie hapsy. Ale jesteś brzydki. Tak jak się pytam, co myślałem w schemacie polowań? Czy jestem dla was lepszy niż w dwójce? Znaczy w jedynce, czy może nie? A tymczasem próbujmy ją trzymać na dystans. Na tyle, na ile się da. No, stój tak. Stój, stój.
Ciebie nie ruszaj. O, czyli w pełni od zawiecznej widać i zajść nie mogę. To coś trzeba, jak tylko pluje. No, Kejan był o wiele mocniej i dalej. Ale jednak... tutaj no, królowa też ma czym się wykazać. Jeszcze pytanie bonusowe. Co myślicie o Kejranie i takim schemacie tworzenia bossów, jaki jest obecny w Wiedźminie drugim? Tutaj wiem, że to był dopiero pierwszy. W związku z czym jeszcze zbyt wiele nie można powiedzieć, ale... myślę, że tą scenę ogląda raczej więcej weteranów świata wiedźmińskiego. Choć oczywiście też nowicjusze na pewno tutaj zaglądają. A tak interesują mnie opinie o obu grup. No, prawie ją mamy. Cierpliwość i spokój. I proszę, jedna cholera mniej. I ją by wypadało przeskurować. Po prostu przeszukać i... oho. A myślałem, czemu to nie idzie. No nie idzie, bo Endiaga idzie. Na szczęście Endiaga przy prawie to jest betka, więc... nie ma z tym jakiegokolwiek problemu. Grzybki. O właśnie, mutageny. Chciałem o tym wam trochę opowiedzieć nieco później. Tutaj zaczęły się trofeum z królowej. I mutagenem służą właśnie w wypadku awansu postaci. Możemy sobie zmutować umiejętność, w związku z czym będziemy otrzymywać korzyści, które mamy tutaj przy gnieździe na mutację. Takie gniazda są chociażby tutaj. Więc wciskając Enter wybieramy sobie odpowiedni mutagen. I mamy tutaj do wyboru mocy, efektów krytycznych. To są dodatkowe buffy. Ja postawię na żywotność. Mutacja, tak jest. Tutaj postawimy jeszcze na coś innego, chyba że możemy znowu na to samo. Ale widzę, że nie pójdziemy, więc może w krytyki mutujemy. Cieszymy się korzyściami. A tymczasem bodem lasem, słuchajcie, należałoby zobaczyć, gdzie są jeszcze kolejne kokony. Bo dopiero zniszczenie jeszcze jednej tudy wabi kolejną królówkę. I w tym układzie będzie można dopiero się tym zadaniem do końca i odpowiednio zająć. A z tego co kojarzę, tak i tak musimy pójść do Ludwiga Mersa, żeby odebrać nagrody za Kejrana. Więc przy okazji by się odebrało nagrodę za Zendiagi. Chciałbym tędy jeszcze przejść. Ale kurczę, gdzie to może być? To powiem wam, że w tym momencie jest mi ciężko to, że tak powiem, po prostu oznaczyć. Pytam cię, paskudo. I żegnam zarazem. Mamy posąg właśnie Veiopatisa. No i oczywiście pułapkę zastawioną na niebezpieczeństwo, ale tym razem w pułapkę złapał się Wiedźmin. Widać, to sprawdzone przeciwko Wiedźminom również. To może być miejsce mocy, chociaż powiem wam, że jest dość osobliwe, że tu jest oświetlenie. Ale dobrze, wejdźmy tutaj, tyle możemy wejść. Miejsce mocy, tak. I to jest kolejny buffik. Można więc, wypada wręcz z tych miejsc skorzystać po to, żeby sobie walkę ułatwić. Zwłaszcza, że trudnych walk przed nami jeszcze trochę zostało. Oczywiście nie przed każdą będzie można skorzystać z miejsca mocy, ale gdy trafi się okazja, naprawdę nie ma co i po prostu ułatwimy sobie trochę życie i z tych miejsc mocy skorzystajmy. Ja się przyznam otwarcie, że dla mnie te miejsca mocy są trochę chybionym pomysłem, bo nigdy nie odczuwałem potrzeby, żeby się nimi
szerzej zajmować. Oczywiście, jak to oferuje, choćby wiecie, pierwszy, bo odpowiedniczowko ma umiejętności powiązane właśnie z tymi miejscami mocy, w związku z czym można uzyskać ich lepsze efekty. Jednakże mnie to do siebie, powiem szczerze, specjalnie ani nie zakończyło, ani nie przekonało. A, to was widziałem. No i zobaczcie. Są skoja, są jaja. Ale jesteś brzydki. Jeszcze mnie atakują te kanalie. O, powiem tak. Efekt będzie jak apacie do piachu. A z tego to uczynią elfy. Zwłaszcza, że ja nic złego nie zrobiłem. A oni mi uznali, że mogą zrobić jednak ziazie. A to się nie godzi. Dobra, otwieraj to. Geralt, wiesz, że musisz zrobić wszystkie trzy, prawda? A, Andriaga, i dlatego nie trzeba było tego uruchomić. Teraz ma to sens. A teraz jak, możesz? Ślicznie. Dobrze, szybka eksterminacja kokonu. I nieco wolniejsza królówki. Nie będzie łatwo, ale oczywiście jesteśmy w stanie ją w sposób rozsądny i z głową wyeliminować. Coś na mnie może idzie? Właśnie widzę, że nie bardzo idzie. Przez zapis. Idealnie przed tym wokonem. O, chodź, ustala cholero. Chodź, chodź do mnie, chodź, śmiało. I tu trochę nie siadło. Ale za to teraz jeszcze była trucizna, czyli wymieniliśmy się ogień za truciznę. I chyba w tym interesie lepiej wyszliśmy niż ona. Cholerne potwory. Delikatnie mówiąc, cholerne potwory. Pracujące kamieniami kejdany. Z tego hordy nekrów i królowe endriak. No, powiem tak, czysta przyjemność dla Wiedźmina. Życie Wiedźmina jest, mogło być takie, no, nie za trudne. To jest oczywiście ironią z mojej strony. Niszcza w trollach, które pierwszym atakiem dają krwawienia, a drugim zabijają. O, stąd poszło o wiele łatwiej, widzę. Ale że tak musimy ją wykończyć. Świetnie. Udało się to nawet sensownie zrobić, więc można w końcu odebrać nagrody i cieszyć się trochę większym szacunkiem we Flotsam. To oczywiście ludzie nas szanują, tak? Ponieważ robimy dla nich dużo dobrego. I właśnie oczyściliśmy im w miarę zadowalający nas od tego stopnia, że nie muszą się za bardzo obawiać, czy przy okazji nie zażre ich jakieś inne kary, czy inna endriaga. A to jest już coś. Chcę wejść od Bindugi. I chyba mam ścieżkę odpowiednią. Fantastycznie. Mam zatędy. I można już rzeczywiście zająć się drugą ścieżką fabularną, którą w tym momencie sobie całkowicie odłożyłem na potem. Ale to, że zostało odłożone przez mnie na później, nie znaczy, że jest suma. Po prostu uznałem, że z dwojga złego najpierw wolę uczynić Krakena, a dopiero się później bawić z całą resztą. I przyznam się szczerze, że w Wiedźminie 2 zawsze jak gram, to spotkanie z Krakenem jest tym, którego chcę uniknąć tak długo jak tylko się da. Jest to mój najmniej ulubiony boss. Ale uwierzcie mi, że są pozostali bossowie, którzy są
o innym oczywiście stopniu trudności, ale też rzeczywiście bardzo unikalni, też potrafią bardzo skomplikować życie. Wstawaj, chłopie. Rozwiązałem problem z robactwem. Ja ci wierzę, ale komendant... Ścierwo wystarczy? W zupełności. Oto twoje pieniądze. Dlaczego Loredo wyznaczył nagrodę za głowę trolla? Komendant Loredo dba o dobro flotsam. Przecież troll opiekuje się mostem. To niebezpieczna bestia, która nie odprowadza podatków za pobierane myto. Litości, no żeby jeszcze trolle znały się na systemie podatkowym, jakimkolwiek systemie podatkowym. Słuchajcie, no... Co kraj to obyczaj, oczywiście. Dotyczy to Kedwen, Edirn, Redani, Rivi, Lydii i tak dalej, ale umówmy się, no... W jaki sposób możemy oczekiwać tego, że istota, która wie, jak zrobić zupę z elfa i cebuli, nagle będzie wiedziała, o co chodzi z podatkami. Chociaż nie umówmy się, no, nasz polski system podatkowy, no, też jest zbudowany, ale w innych państwach świata myślę, że jest gorzej i że jest lepiej, tak? I też obywatele poszczególnych państw, co po niektórzy znają się lepiej, a co po niektórzy w ogóle się nie znają. Biorę mieszek albo biorę mieszek i życie. I co on na to? A on jest jeszcze trzecia opcja. I widzę, jak ręka wędruje do noża. Zlecenie wykonane. Kejran nie żyje. Dobra robota, pieniądze są twoje. Przyjmij jeszcze ten upominek, żebyś nas nie brał za skąpców. I co? Upominek jeszcze. No słuchajcie, ciekawe co. Tutaj nie zauważyłem tego, co tam otrzymaliśmy, ale chyba chodzi o schemat tej zbroi. A właśnie, mam jeszcze trofeum. Trofeum z poszczególnych potworów, moi drodzy, ma oczywiście różnoraki efekt. I tutaj możemy sobie przypiąć albo Endiagę, albo Kejran. Sobie oczywiście postawię na żywotność, więc Kejran jest obowiązkowy w moim wypadku. Ale myślę, że jest to najrozsądniejsze wyjście w jakiejkolwiek sytuacji. Więcej HP nigdy nie zaszkodzi. A przeciwnie, może tylko pomóc. Witam panowie. Czego? Komendant chciał mnie widzieć. Zostaw broń i właź. Dobrze jej pilnuj. Jest bardzo cenna. Poczekaj, wilku. Też mam do pogadania z panem komendantem. Włazicie, czy nie? Słuchaj, jestem oficerem, a ty zwykłym chłystkiem. Jak będę chciał, żebyś... Chodź mi już, Rosz. A chciałem, żebym wygarnął. Z takim wojskiem Loredo nie obroni przystani przed pijanym drwalem. A co tu mówić o Jorwecie? Na razie. Balista. Fajfus ma balistę. Wiesz, co to za broń? Mhm. Ramiona wzmocnione spiżowymi sprężynującymi płytkami i naciągane cięciwą z końskiego włosia mogą wyrzucać ciężkie bełty nawet na kilometr. Tak, tak. Strzela dwa razy na minutę, ale nigdy w to samo miejsce. Odrzut. Już to gdzieś słyszałem. Znasz się na balistach? Znałem kogoś, kto się znał. Nieważne. Muszę ją uszkodzić, inaczej jesteśmy zdani na łaskę Loredo. Wszyscy są pijani w trupa. Sprowokuję strażnika. Spokojnie, Rosz. Nie będę się znowu bić z tym motłochem. Dopóki balista działa, nikt nie przepłynie rzeką bez zgody Loredo. Sam się tym zajmę. Ty się napij. Otóż co, zajmiemy się tym. Słuchajcie, no to oczywiście chodzi o Foltesta, ale zanim to... Pomyśleć, że ta pijana hołota... To coś ciekawego. Jorwica jeden rozpędziłby ich na cztery wiatry. Szczęście, że nie wpadł na ten pomysł. Proszę, no to może zajmijmy się balistą. Jest i żołnierz. Konrado. Byle cię było stać na to bajdurzenie. Chłopie. Bo za mniej niż 10 orenów. Potrzebujesz czegoś, Brzydalu? Brzydalu? No, ładny to ty nie jesteś. Ale... Nie przejmuj się, kobiety lubią brzydali bardziej niż wymuskanych lalusiów. A ty jesteś wyjątkowo brzydki. Chcesz się zabawić? Teraz nie mogę, ale znajdę cię w miasteczku. Jak się nazywasz? Margarita. Kiedy nie wiecie, czy kurwa właśnie wam pojechała, czy jednak to był ukryty komplement? Chciałem zrobić koledze niespodziankę.
To ten smutas przybaliście. Ostatnio jakiś baran chciał, żebym czytała mu wiersze. Nie lubię takich ekstrawaginacji. Myślałem o czymś bardziej tradycyjnym. To co ma być? Twoja specjalność. Dobra, mam stałą stawkę. Ale z dala od balisty. O, to wyjdzie więcej. Co? Za usługi niestandardowe trzeba dopłacać. Takie zasady. Niech będzie. Czyli krzaczki są droższe niż potwar na widoku. Dobrze, niech jej będzie. Możemy rzucić jej tak, myślę, że 50, czemu by nie. Powinno wystarczać. Dobra, idę się zająć chłopaczyną. A po prostu może podziwiajmy, jak fanka brzydali urabia wymaskanego lalusia. Dawno się tak dobrze nie ubawił. A znacie to raz, mały elfik, szedł se drogą, psiego malcie, aż tu krasnoludu to rypał mu nogą, psiego mać. Oś ty, kurdów, lub żeś trącany, psiego mać. Pójdę na skargę do swojej mamy, psiego mać. Weszą tu niby piękne przyśpiewki. Dobra, bierzemy kołowrót i do Vernona, myślę. Mać chyba najrozsądniejsze. Właśnie, a gdzie? A, chyba tutaj poszedł po prostu. No dobra. Loredo jest zajęty. Ta wiedźma Sheila teraz u niego siedzi. Później przyjdźcie. Geralt, chodź na dół. Porozmawiamy. O, jak nie ma wyjścia. No dobra, trzeba to trzeba. Czego chcesz, Vernon? Tak? To co, czekam aż jaśnie pani skończy z jaśnie Hamem? Szkoda czasu. Zdaje się, że zwaliła się tu cała straż z Flotsam. Warto by się rozejrzeć. Widziałeś kusznika za domem. Zajmę go czymś, a ty spróbuj się przekraść na tyły rezydencji. Dowiemy się, czego tak pilnują. Och, słuchajcie, no świetnie, misja skazankowa. To mi nigdy nie szło, ale no, zobaczymy, co da się zrobić. Tutaj Vernon się nie patyczkuje. Natomiast musimy się odpowiednio prześlizgnąć. Dobra, chodźmy. A ty idź spać, gościu. Aha, we Flotsam złodziejom obcina się dłonie. Nie mogłem znaleźć wychodka. Masz szczęście, że komendant ma do ciebie sprawę. Idziemy. No, panie komendancie, wiedźmin został złapany w ogrodzie. Dawaj go tu. Tak jest. Właśnie skończyliśmy omawiać pewną kwestię. Rozumiem, że ty też w interesach. Nie zupełnie. Komendant chciał mnie widzieć. Zatem zostawiam was. Do widzenia. Jesteś wreszcie. Nie chcieli mnie wpuścić, póki była tu czarodziejka. Widziałeś ją? Odmalowana jak marketanka na przemarsz wojsk. Czarodziejki myślą, że wszystko im wolno. Słyszałem o tym, co się wydarzyło w Temerii. Wysłano za tobą list gończy. Paskudna sprawa. Ale myślę, że się jakoś dogadamy. Muszę wiedzieć, czego legendarny Biały Wilk szuka na takim zadupiu. Przecież jestem tutaj prawym. Szukam mordercy Foltesta. Tutaj? Skoja Tel maczali w tym palce. Ich ślady prowadzą do Flotsam. Masz szczęście, że trafiłeś na Bernarda Loredo. Jeśli mówisz prawdę i Jorvet ma na rękach krew króla, pomogę ci go dopaść. Co z Vernonem Roszem? Dlaczego go nie wpuściłeś? Rosz? Wiesz, jaka sława go otacza? Tacy jak on najpierw działają, potem myślą. A gdy działają, z reguły przelewa się krew przypadkowych osób. Słyszałem, że zabiłeś Kejrana. Miasto jest ci wdzięczne. Uznajmy, że odpracowałeś winy swoich przyjaciół. Są wolni. Mam nadzieję, że jesteś po naszej stronie. A czyja to strona? Ludzi z Flotsam. Od lat terroryzowanych przez elfich bandytów. Wasze kłótnie to nie moja sprawa. Co? Przecież zabijałeś elfy na wybrzeżu Flotsam. Zostaliśmy zaatakowani. Nie pojmujesz, że... To ty czegoś nie pojmujesz, Loredo. Ja nie jestem nawet człowiekiem. A kim? Elfem? Krasnoludem? Nie!
więc przestań opowiadać bzdury. Mam w dupie, że wołają za tobą odmieniec, bo masz białe włosy i świecące oczy. Jesteś człowiekiem jak inni, a tutaj trwa wojna. Nie da się siedzieć okrakiem na płocie. Do rzeczy, komendancie. Jesteś wiedźminem. Twoim zadaniem jest obrona prostaczków przed potworami. Ja chronię ludzi przed niebezpieczeństwem ukrytym wśród drzew. Widzę, do czego zmierzasz. Jorvet nie jest lepszy od potwora, który napada i pożera zbieraczy chrustu. Jest gorszy, bo inteligentniejszy i bardziej okrutny. Jak możemy go dorwać? Nie chcę, żebyś go zabił. Nawet ty nie pokonasz całego komanda. Mam pewien pomysł, ale nie będę teraz o tym mówił. Wiejórki coś szykują, zapuszczają się coraz bliżej przystani. Podejrzewam, że chcą zaatakować barkę, która cumuje w naszym porcie. Co miałbym zrobić? Dopóki Jorvet pozostaje na wolności, ludzie, elfy i krasnoludy nie będą w stanie żyć obok siebie bez wzajemnych podejrzeń. Muszę się dowiedzieć, co planują wiewiórki. A skąd miałbym mieć takie informacje? Nie doceniasz mnie, wiedźminie. Może i bywam uprzedzony, ale nie posyłam na sznur niewinnych. Chociaż kiedyś będę musiał coś z nieludźmi zrobić. Weźmy na przykład twojego przyjaciela Zoltana Chivaya. Kontaktował się z Jorvetem. Pogadam z Zoltanem. Mam nadzieję, że podejmiesz właściwą decyzję. Bywaj. No właśnie, moi drodzy. Bywaj, Bernard. I bywajcie również wy. W tym odcinku udało nam się domknąć kwestię polowania na Entity. Tak, również dowiedzieliśmy się, czego chce od nas nasz przyjaciel Loredo. Ja zachęcam was do zostawienia łapki w górę, komentowania i subskrybowania. I klikanie do opisu odcinka w linki do naszego Discorda oraz Twitcha. Dobra was, trzymajcie się, pa pa.